10 najlepszych dissów muzycznych. Diss to rozwinięcie pochodzące z języka angielskiego ze słowa Disrespect, czyli obraza. Jest to atak słowny kierowany w konkretną postać czy artystę. Zjawisko wywodził się z muzyki rap, ale jeszcze przed muzyką rap. Wpisano na siebie obrażające teksty. Dziś będzie właśnie o 10 chyba najlepszych disach z różnych gatunków muzycznych, różnych czasów i różnych lokacji. Opowiem o konfliktach muzycznych po prostu, takich największych nie zawsze będą one owocować bezpośrednimi utworami czasami będą to po prostu wielkie rywalizacje także posłuchajcie. Brahms kontra Liszt. Zacznijmy od początku, od takiej ostrej klasyki. Otóż Johannes Brahms. Był niemieckim kompozytorem okresu romantyzmu, zaś Ferenc Liszt, węgierskim kompozytorem i pianistą również tego okresu. Była to druga połowa XIX wieku. Johannes Brahms reprezentował bardzo konserwatywny nurt muzyczny, zaś Liszt tworzył muzykę eksperymentalną, jak na swoje czasy. Zaczęło się od tego, że Brahms zasnął. Na koncercie Liszta ten oburzony stwierdził, że Brahms tworzy muzykę mało ekscytującą. W ślad za głównymi przedstawicielami poszli inni muzycy. Konserwatyści oskarżali eksperymentalistów o nudę, zaś eksperymentaliści konserwatystów o brak talentu. East Coast kontra West Coast, czyli chyba najgłośniejszy hip-hopowy konflikt w historii. W listopadową noc 1994 roku Tupac Shakur, przedstawiciel zachodniej szkoły rapu, został pięciokrotnie postrzelony. Oskarżono o to oczywiście wschodnie wybrzeże. Było to uzasadnione, gdyż Tupac nagrał piosenkę Hit Em Up, która uchodzi za jeden z najważniejszych dissów w historii. W konflikt zaangażowali się m.in. Dr. Dre, Ice Cube czy Snoop Dogg. Rywalizacja zakończyła się tragicznie. Tupac zginął od kul w 1996 roku, tuż po walce swojego przyjaciela Mike'a Tysona. Nagły atak Spawacza kontra Leroy. Nagły atak Spawacza to zespół hip-hopowy z nurtu hardcore rap, założony w październiku 1994 roku w Swarzędzu. Leroy zaś to polski raper, producent muzyczny, przedsiębiorca, dziś polityk. Goście, delikatnie mówiąc, ze sobą nie przepadali, a warto wspomnieć, że dla nagłego ataku Spawacza wystąpił Peja. I to ten konflikt Peja-Leroy bardzo zapadł w pamięć polskim fanom. Slams Attack pracowali wtedy nad swoją pierwszą demówką. W tym samym studiu nagrywała również nowo powstała grupa nagły atak spawacza. Wpadli na pomysł, aby nagrać demo w postaci disu na najpopularniejszego rapera w Polsce wtedy, Leroya, zatytułowanego Anty. I od tego się zaczęło. Oto co nagły atak spawacza miał do powiedzenia na temat Liroya. Ja Ten typ mes kontra mezo. Ten typ mes to Piotr Schmidt. Jest jednym z pięćdziesięciu artystów, których biografia znalazła się w Antologii Polskiego Rapu, wydanej przez Narodowe Centrum Kultury w 2014 roku. W swoim utworze Nagła Śmierć poczęstował bardzo konkretnymi słowami meza, czyli Jacka Mejera. a na składance obok Hakuna Peja kontra TD. O Peji już wspominałem, TD zaś to Jacek Greniecki. W 2011 roku został sklasyfikowany na trzecim miejscu listy 30 najlepszych polskich raperów według magazynu Machina. Ja osobiście go nie trawił nic a nic. Była to taka trochę poznańsko-warszawska walka, a kawałek Peji czas Hardkoru jest najlepszym kawałkiem całego konfliktu. Leroy kontra Slams atak i ponownie wracamy na linię Leroy-Peja, tym razem Peja wraz ze swoim projektem Slams atak. Słuchajcie, Leroy jest najlepszym polskim raperem w historii, a jego kawałki są bardzo ciężkie, ostre, odschulowe i naprawdę go cenię. I myślę, że kawałek Leroy był Leroy, jest Leroy, będzie Amen, to najlepszy polski diss, jaki powstał. Kawał dobrej muzyki, w ogóle Peja i Slums Attack to były takie dresy z podbloku, wiecie, taka... Czysta polska patologia, a Leroy był takim twardzielem z nożem, z tezorykiem właściwie. No zupełnie inny poziom i inna klasa ludzi. Zobaczcie, a raczej posłuchajcie co Leroy miał do powiedzenia. Pej Islam Satak. Przyszła moda, więc starasz się załapać. O jednym zapomniałeś, nauczyć się rapować. Mam jedną radę, przestań się ośmieszać. Zacznij tak więcej kiczyć, a mniej w gównie mieszać. Godsmack kontra Motley Crue Godsmack to amerykański zespół hardkorowy i heavy metalowy z wpływem grunge'u, który powstał w 1996 roku w Bostonie. Zaś Motley Crue to powstały w 1981 roku amerykański zespół wykonujący muzykę z pogranicza glam metalu i hard rocka, którego założycielem i liderem był basista Nikki Sixx. Godsmack na początku swojej kariery występował jako support dla wielkich grup takich jak Metallica czy Black Sabbath. W końcu przyszedł czas na Motley Crue i się okazało, że Gwiazdeczki bardzo źle traktują młodzików. Sally Erna, wokalista Godsmacka miał bardzo za złe to jak ich traktowano, a traktowano ich, Trochę jak nic nieznaczące dzieci, więc kiedy Godzmak odniósł sukces i może pochwalić się równie dużą liczbą fanów jak Motley Crue, postanowił nagrać piosenkę i oczernić pięknie wokalistę Motley Crue. Tytuł utworu to Crying Like a Bitch. Wymowne, prawda? Axel Rose kontra Slash. Guns N' Roses to amerykański zespół hard rockowy założony w Los Angeles w 1985 roku. Chyba jeden z największych zespołów rockowych w historii. Axel był wokalistą zaś Slash gitarzystą. Axel znany był z arogancji Pewnego razu zagroził, że nie wyjdzie Na scenę, jeśli członkowie zespołu nie przepiszą Na niego praw używania nazwy Guns N' Roses A koncert był duży Muzycy to zrobili, przez to Guns N' Roses Stało się własnością Axela Rosa Slash jest jak rak Najlepiej go usunąć, unikać Tak wypowiedział się w 2009 roku Koledze zespołu, właśnie Axel. Wtedy Axel już od 13 lat występował pod szyldem Guns N' Roses bez Slasha. Po uroczystości wprowadzenia Kapeli do Rock and Roll Hall of Fame w 2012 roku, na której zabrakło Axela, Slash, potwierdził, że nie ma szans na powrót kapeli w oryginalnym składzie. A jednak ich wieloletni konflikt skończył się tak, że całkiem niedawno powrócili w składzie z jednym i drugim. John Lennon kontra Paul McCartney. The Beatles to brytyjski rokowy zespół muzyczny z Liverpoolu, działający w latach 1960-1970. Przez większość tego okresu w jego skład wchodzili John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. Ich relacje zaczęły się psuć w drugiej połowie lat 70. Lennon na członkostwo z The Beatles zaczął przekładać wspólne wieczory z Yoko ono. W trzymaniu zespołu w ryzach nie pomagały też różne eksperymenty z LSD. Kiedy w 1967 roku zmarł menadżer zespołu Brian Epstein, muzycy stracili wspólnego mediatora i ich drogi zaczęły się rozchodzić. W 1969 roku Lennon powiedział kolegom, że odchodzi. Po tym, jak rok później to samo zrobił McCartney, zespół przestał istnieć. Szybko ponownie wypuścili salowe piosenki, w których dolewali oliwy do ognia. John Lennon zaatakował nawet piosenką. How do you sleep z 1971 roku? Właśnie McCartneya dla nieogarniętych. Yesterday to piosenka Beatlesów napisana przez McCartneya. David Gilmore kontra Roger Waters. Angielski zespół rockowy założony w 1965 roku w Londynie i twórczość początkowo klasyfikowana jako rok psychodeliczny, w późniejszych latach nabrała cech rocka progresywnego. Grupa znana jest z filozoficznie zabarwionych tekstów piosenek, eksperymentów z dźwiękiem, innowacyjnego podejścia do kwestii grafiki w albumach oraz rozbudowywania występów koncertowych. Sprzedali na całym świecie ponad 250 milionów albumów. David Gilmore i Roger Waters to dwie twarze Pink Floyd. W latach 80. ich stosunki zaczęły się jednak psuć. Dochodziło do różnic zdanie co do drogi, jako powinien pójść zespół. Waters nie był też zadowolony z zaangażowania kolegi. Z kolei Gilmore wraz z perkusistą zespołu Nickiem Masonem uważali Rogera za dyktatora, co dość zabawne jest, bo dziś Roger Waters robi koncerty bardzo polityczne. Biega w koszulce Kodu, krzyczy Konstytucja i nawołuje do nienawiści wobec Żydów. Po tym jak w 1985 roku Waters odszedł od zespołu, ponownie zaczęli walczyć o prawo używania nazwy Pink Floyd. W końcu Gilmore i Mason zostali przy nazwie zespołu, grając jako Pink Floyd trasy i nagrywając m.in. znakomity album The Division Bell, który w samych Stanach Zjednoczonych sprzedał się w 3 milionach egzemplarzy. U boku innych gwiazd zagrali razem dopiero w 2005 roku podczas charytatywnego show Live Aid.